Czuję potężną energię powietrza. Ognia! Według Feng Shui żywioł ognia powinien być w miejscu. A żywioł ziemi będzie zgromadzony o tutaj. Metal zwiększy przepływ gotówki. O nie! Nie ma niczego, żeby wypełnić wodą ten obszar. Wszystko na marne! Już nigdy nie osiągnę harmonii. Powoli, Sami. Co się stało? Zrobiłem wszystko zgodnie z Feng Shui. Ziemia, ogień, metal i powietrze. Ale przeoczyłem żywioł wody. Świetnie się składa, bo właśnie się zastanawiałam, co zrobić z tymi uroczymi cegiełkami. I co wymyśliłaś? Fontannę, zgodną z zasadami Feng Shui. W końcu odzyskam harmonię. Bang! O, hej kochani! Dzisiaj zrobimy fontannę, żeby Sam odzyskał spokój ducha. Najpierw trzeba przygotować zaprawę, która zespoi nasze cegiełki i sprawi, że będą się mocno trzymać. Jeśli urządzimy wnętrze zgodnie z Feng Shui, w naszym domu zapanuje równowaga. Siemanko! Widzę, że chcesz mi pomóc. Ten, kto łowi ryby, nie może się bać zamoczenia. Ale z ciebie filozof. Też znam podobne przysłowia. Na przykład liczą się czyny, a nie słowa. Mam nadzieję, że łapiesz aluzję. Oczywiście, głębokie pojmowanie zen pomaga się skupić na pracy. Jestem pewny, że dzięki temu będę w stanie osiągnąć znacznie więcej! W rzeczy samej. A wiesz, co jeszcze może pomóc ci się skupić, Sami? Malowanie reszty cegiełek. Wiem, dlatego właśnie się za to wziąłem. Robimy teraz spód naszej fontanny. Wszystko zaczyna się od podstawy. Cegiełki muszą być ułożone bardzo blisko siebie. Później zabezpieczymy je przed przeciekaniem. O tak. A tak w ogóle to będzie prawdziwa fontanna z małym wodospadem. W to nie wątpię. Tylko prawdziwa woda będzie w stanie oddać w pełni energię ci. Widzę, że wkręciłeś się w to całe Feng Shui. Nawet nie wiesz, Su, jakie to interesujące. A jest tam coś o pieniądzach? Pytam, bo znam takiego niecierpliwego szlamika, który wydał wszystkie swoje oszczędności, bo nie potrafił zarządzać pieniędzmi. O, tak. Sporo tam informacji o pieniądzach. Zaraz, do czego pijesz? Do niczego. Po prostu mieszam beton. Beton? A po co ci on? Musimy go tu wylać, żeby nic nie przeciekało. Same cegiełki nie wystarczą. Wylewamy miks i wypełniamy nim każdą szczelinę naszej przyszłej fontanny. To może trochę potrwać, ale jest niezwykle ważnym etapem. Pomalowałeś już może cegły, Sami? Zostało mi jeszcze kilka. Abrakadabra, wysychaj natychmiast. Super, ale to nie wszystko. Musimy dodatkowo zabezpieczyć fontannę. Wylej może to? Nie, Sami. Chociaż w sumie to nie jest taki zły pomysł. Studiowałam na Akademii Geniuszy. Ale zmyślasz. W takim razie, kochani, użyjemy bardzo mocnego kleju. Dokładnie pokrywam nim podstawę. Przestaniesz kiedyś wątpić w moje kwalifikacje? Zastanówmy się, czy ta Akademia Geniuszy znajduje się w górach Tibidabo? Zgadza się. Uzyskałem nawet tytuł naukowy. Jestem magistrem projektowania. Chyba muszę się tam wybrać, żeby się czegoś nauczyć. Bo jesteś mega mądra. O, Sami, kochany jesteś. Dajcie Su łapkę w górę za jej wspaniały intelekt. I subskrybujcie nasz kanał, a my w międzyczasie zaczekamy, aż klej wyschnie. Potem będziemy kończyć to dzieło. Yupi! Sami, widzę, że ozdobiłeś już cegiełki. Tak, Suzi, to robota magistra cukiernictwa i projektowania. No tak, zapomniałam, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje. Zachęcam do zostawienia dla Sama łapki w górę, bo te cegły są naprawdę świetne. Zrobimy z nich ściany? Tak. W przedniej ścianie będą dwa otwory na pompę do wody. Jedna idzie tu. Później do niej wrócimy. Teraz zajmiemy się ścianą.
Budowaliście coś kiedyś z cegieł, kochani? Jeśli podobają Wam się tego typu projekty, musicie spróbować. Możecie zacząć od czegoś prostszego, na przykład domku lub wieży. Na naszym kanale znajdziecie filmiki, jak je zbudować. Są tam też inne pomysły na projekty z tego materiału. Uff, konstrukcja gotowa. Teraz czas na zdobienia. Dlaczego używasz połamanych cegieł? Przecież mamy całe. Nie martw się sami. Widziałam podobny projekt w internecie. W ten sposób fontanna będzie wyglądała bardzo starożytnie. Już rozumiem, że niby została znaleziona w starożytnych Chinach i przywieziona tutaj. Dokładnie, taki efekt postarzania. A tak w ogóle to jest często stosowana metoda podczas dekorowania wnętrz. Stare przedmioty sprawiają, że jest przytulniej. Podoba mi się twój sposób myślenia. W końcu chodziło nam o przytulność i feng shui. Kochani, postanowiłam zrobić samemu niespodziankę. Ozdobię dno naszej fontanny mozaiką. Będzie wyglądała naprawdę pięknie. Muszę przyznać, że to bardzo czasochłonne. Ale ja lubię takie wyzwania. Uspokaja jak medytacja. Zaszaleję trochę i ułożę na środku koła w ten sposób. Trochę jak kręgi zbożowe. Nasze są elementem fontanny. Samiemu na pewno się spodobają. On lubi kreatywność. Ostatni szlif. Mozaikowe dno gotowe. Bardzo mi się podoba. O wow, to jest wspaniałe, Suzy. Niespodzianka. Musimy tylko pokryć dno lakierem i nasze zdobienie będzie gotowe. Dobrze, musimy jeszcze podłączyć wodę. Ciekawe, skąd weźmiesz wodę w fontannie? Podłączysz ją do kanalizacji? Bo nie możemy jej postawić w łazience. Żywioł wody jest w salonie. Nigdzie nie będę jej podłączać. Jest prostszy sposób. Zrobimy taki mechanizm. Jest przyjazny środowisku i oszczędny. A wy oszczędzacie wodę? Przyganiał kocioł garnkowi. Pan, który myje zęby przelejącej się wodzie. Su, zapominam o tym czasem, kiedy śpiewam w łazience. Wiem, tylko się z tobą droczę. Dobrze, gotowe. Patrzcie. Wlewamy wodę prosto do zbiornika. Będzie ona pompowana tędy. I będzie wylewać się tędy. Zamknięty obwód. To istne perpetuum mobile. Niekończący się fenomen. Jak yin i yang. Musimy tylko dodać trochę dekoracji i gotowe. Podoba ci się to drzewo? Fajnie będzie można medytować pod jego gałęziami. Kiedy ostatni raz medytowałeś, to zasnąłeś. Nic nie rozumiesz. Nie spałem. Byłem w głębokim transie. Okej, niech ci będzie. To jak? Kończymy naszą fontannę? Jak najszybciej, bo czuję, że coś ciągle zakłóca moją harmonię. Chyba twój sen. Doznałem oświecenia, Su. Czułem to. Ach tak, to może nauczysz mnie jakiejś pozycji z jogi? Lepiej się naucz jeść słodycze. Umowa stoi. W międzyczasie dokończę dekorować nasze dzieło. Ten dzbonuszek będzie pełnił rolę kranu. A ten postawimy w tym miejscu. Super! Znalazłam idealne miejsce na ten kamień. Pięknie! Oto najważniejszy element. Woda! Już czuję jej moc.
Gotowy na test fontanny? Oczywiście, że tak. No to już. Wow, to najlepsza fontanna Feng Shui na świecie. A jak harmonia wnętrza? Idealna. Czuję spokój ducha i potężną energię zen. Dołącz do mnie. Masz rację, Sami. Szemrząca woda jest taka uspokajająca. Pa, pa, kochani. Zostawcie łapkę w górę i niech moc będzie z wami. Na razie. Thank you.